Hej, cześć, siemano we wszystkim, z tej strony Żuber. Witam w kolejnym odcinku z Farminga Simulator 17. Dzisiaj będziemy kosić. W poprzednim odcinku powiększyliśmy pole, zasieliśmy kukurydzę, tutaj już patrzę, że wzrosło. Ale nie, my dzisiaj pojedziemy kosić rzepak i skosić także pszenicę. To my mamy też, sprawdźmy, zasiane na tych polach. Pszenicę mamy. I tutaj mamy kukurydzę. Okej. Także jedziemy na te długie pole, żeby zacząć kosić. Przyczepy mam już... jeszcze nie rozkładajmy. No trochę nie za bardzo, że jedziemy tutaj z tym headerem, ale może tak szybko przymkniemy. Jeśli nikt nie skapnie. Powiem wam, że w ostatnim czasie zarobiłem sobie trochę. Tak jak widzicie, jest dużo pieniędzy. Zrobiłem na wszystkich polach, przynajmniej co najmniej po jednej misji. Także dosyć sporo. Pieniędzy jest. A dlaczego aż tak dużo zarabiałem? Za chwilę się przekonacie. Tylko ustawię tutaj ziomeczka, żeby mi tutaj po trochu kosił. A sam zrobię jedną rzecz. O, najpierw rozłożyć. Stawić go. Koś. Przyczepy jeszcze podstawię. Podczepione są do klasa. Przyczepy będziemy zmieniać, bo kupiłem już dawno, ale miałem delikatny problem z kluczem do dodatku Big Bad i Kun i Ropa. No, Platinium miałem wcześniej, ale miałem z tymi trzema miałem problem z kluczem, ale z osobą, która mi go sprzedawała z firmą, już rozwiązałem sprawę, wszystko jest ok. Także mamy duże przyczepy. Ale nie wiem, czy w tym odcinku będziemy kupować, czy następnym. Zobaczymy, jak się z kasą wyrobimy. Raczej z kasą się wyrobimy średnio, bo idziemy do sklepu i kupujemy New Hollanda. Tak, w końcu kupuję New Hollanda. Mieliśmy, tak jak zauważyliście, 500 000. Mamy 9 000. Ale stoi maszyna. Zapotrzebowanie na towar kukurydza. Widzicie to? A ile my mamy kukurydzy? Jak duże to jest zapotrzebowanie? Czy to jest takie zapotrzebowanie jak zwykle, że niby zapotrzebowanie, a tu guzik? No tak! Ja wiem. Podczepiamy i lecimy kosić. No, to już jest największy kombajn, jaki może być. Gierce także. A czekajcie. Czy ja nie zrobiłem jednej rzeczy? Nie ma modyfikacji, bo mam tutaj właśnie te gąsienice. Myślałem, że coś mi się pomyliło i chciałbym na kołach, wolałbym, ale ten też fajnie wygląda. No, jest największy, to jest największy plus, tak? W końcu będziemy kosić z prędkością taką, jak trzeba. To jest jeden też minus, mamy dwie przyczepy i dwa kombajny, nie wiem jak my to zrobimy. Myślę, że tutaj to zbiornik jest dosyć spory. O, lewy pas mój. Masz sobie podjeść. Aha, to ty będziesz jak ja będę skręcał. To się tniemy pomiędzy. Nie ma nikogo, nie ma. Kosimy pole 22, nasz nowy nabytek. Jak on w środku wygląda? No, w profeska. Moi państwo, to jest dopiero coś. Złożyć. Uruchamiamy. Lecimy. O, to robota. Może powinien wzdłuż kosić? A, obkoszę mu, tak?
Do typka, naszego ziomeczka. O, to to robota. Coś wspaniałego. Długo czekałem na drugi kombajn, powiem wam. Bardzo długo. Tamten jeden na tyle pól to jest bardzo, to było słabo, powiem wam, bardzo słabo. Te żniwo wychodziły dosyć długo. A kombajn to jest rzecz prawidłowa. Znaczy my generalnie wszystko mamy, tak? Mamy dużo traktorów, maszyn, tak? Wszystko co trzeba. Nie mieliśmy jedyne za kombajnu. Te zboże przeznaczymy. Któż ustawię go? Przeznaczymy raczej na świnki. Będziemy świnki mieli. Trochę kukurydzy sprzedamy, trochę zawieziemy dla świnek. Sprzedamy, żeby mieć za co kupić. Ja też pomiędzy następnymi odcinkami znowu będę chciał trochę zrobić zleceń. Może zrobimy live'a ze zleceń, chcielibyście? Jeśli tak, to napiszcie. Mogę zrobić live'ika. Zobaczymy. Jeżeli będą chętni, nie ma problemu. Bez żadnych donate'ów, tak na spokojnie, na chillku. Sobie porozkminiamy coś. I super. Tutaj myślę, że już... Tak, on skosi, bo będzie miał dwa przejazdy i to niecałe. Także szybko podjedziemy. Do tamtego, bo zanim... A, może zrobimy jeszcze inaczej. Zostawię jedną przyczepę. Podjadę drugim traktorem do tamtego. To by było najmądrzejsze rozwiązanie w sumie. No bym wziął kredyt, ale niestety już mam full zebrany kredyt. Myślę, że w tym momencie już będziemy powoli go spłacać, bo już mamy sprzęty, wszystko mamy co trzeba, jedyne za to przyczepy, ale przyczepy za chwilkę poglądamy i zastanowimy się chwilkę, jaka to by była najbardziej odpowiednia. Zostawię tutaj jedną przyczepę. Przemnie dwie ciągnąłem. Ale już trudno. Tutaj przejedziemy sobie na te pole, bo następnym krokiem będzie koszenie tego pola, jeżeli chodzi o case'a. Case'a będziemy trzymać do końca. A, jeszcze musimy też jedną rzecz zrobić. Weźmiemy, o, dojcza. My musimy jeszcze jedną rzecz zrobić. Musimy... Kurczę, wypadł mi z głowy. A, kupić header do któregoś z kombajnu, żeby skosić tą kukurydzę, tak? Nie wiem, czy się wyrobimy pieniężnie, żeby kupić do dwóch. To jest pod jednym wielkim znakiem zapytania, ale tam mamy pszenicę, tak? To trochę zarobimy ze słomy, to też nie będzie tragedii jakby. Ten sobie przejedziemy, cyk. Zasuwamy, bo nie ma czasu. Trzeba dobrać zboże. Za chwilkę będzie pewnie miał pełny zbiornik. Kosi. Nic nie jedzie, jazda. Ogień na tłoki. Te pola też będzie... Będziemy powiększać, ale to myślę, że poza odcinkiem niż... A, też jedna rzecz spierdzieliłem. Tutaj zrobimy trochę inaczej. Spierdzieliłem jedną rzecz, bo w tym czasie koni koszą, bym tutaj słomy sobie woził, tak? Ło, ale terenowy. No, trochę mało realistycznie tutaj się tego, ale... Trudno, trzeba zapierdzielać. Myślę, że tak obejmę tamto. Bierzemy tego. I będziemy co? Będziemy zbierać słomę. Myślę, że na dojcze wymienię, bo trochę szybszy jest i lepiej wygląda. A, z drugiej strony. Lepiej wygląda z tą samozbierającą. Przejadę pomiędzy? Kurde.
na luzaku. This empty town, we're searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. A nie objął. Stop. Stop, stop, stop. Nie ma ominów. Szkoda, że oni tak nie mogą sobie rozkminić. Hej, zostawiłeś tutaj kawałeczek. Weź to tak jakoś zrób, żeby było dobrze. Dobra. Tutaj tym podjedziemy, zrzucimy się. Jestem ciekaw, jaki on miał zbiornik. Nie zobaczyłem, nie zauważyłem. Tak szczerze, zobaczymy. Bo może wyjść tak, że prawie cała przyczepa będzie. Trzeba bliżej podjechać. Dwa zbiorniki? Niecałe? Nie, myślę, że też tym można wozić, jakby nie będzie biedy. Bardziej, że tutaj jest rzepak, tutaj mamy co? Też pszenicę? No, znowu konsola. Tak, też mamy pszenicę. Także tej słomy trochę będzie, powiem wam. To będzie trzeba zaorać. Myślę, że razem z tym polem zaorzemy te. Żeby było razem już, żeby tam się nie czaić, że te pół zaorz, te pół nie zaorz. Już razem będzie zorane, to będzie razem zorane. Lecimy. Ogień na tłoki. A ty też pasek zostawił. Ale już chyba darujemy mu. Łobuziek z tego. Kombajnisty. Ten pasaczek trzeba wziąć i tam przestawić tamtego ziomeczka, który jest od rzepaku. Tak chyba fajnie wyjdzie, że tu tutaj pszenica, tam rzepak. Powiedzcie, jak tam na rzepak uprawiliście, czy nie? Jeszcze. Macie w ogóle rzepak? O, już skończył. Dobra, to przeskoczymy raz, raz. Te pole będzie fajne do kupienia. Robiłem tutaj, pracowałem. Co tutaj robiłem? Kosiłem i orałem, także te pole już nie wymaga zorania. Także łakomy kąsek dla mnie. Ale cena jest zaporowa. Duży, spory kawałek, ale niestety. No, jedź ziomek, bo ja chcę tu wjechać. Wolno? Wolno. Fajnie, mamy blisko obok pola, nie trzeba nawet headerów odczepić, tak? Tym fajnie kosić rzepak. Dlaczego? Bo rzepaku jest mniej, ten ma mniejszy, znaczy mniej w sensie, mniejsza jest wydajność lidr do powierzchni, tak? To raz. To co? Tutaj dalej będzie. To raz, dwa. No bo ma mniejszy zbiornik, tak? To wiadomo. Dlaczego? Dwa, nie ma słomy, to będą... nie będzie tyle pokosów, tak? Tutaj lepiej gruby jeden zabrać niż 10 razy jeździć, tak? Jeden przy drugim. Ja. To i z powrotem. I co się wydarzyło? Mamy 42%. To jest taki krótki kawałka. Że słomy od groma w tym roku. A to tamten ziomek ma. To jeszcze zanim ten jeden pasek zbierzemy. Kurde, coś mi klatkuje, jest niesamowicie. Chciałem, tak myślałem sobie, że ten klin tutaj jeszcze, żeby zorać, ale są takie wyboje, że to jest masakra. Ja sobie nie wyobrażam, żeby tutaj z siwnikiem coś się jeździło czy coś. Tylko po prostu pewnie je połączymy i to skończy się na tym. Zostawimy sobie jedną zbierającą. Resztę sprzedamy, słomę. Bo tym zbierająca jest potrzebna do świń, tak?
Znaczy nie wiem, czy jest wymagana, ale na pewno... na pewno co? Na pewno jest potrzebne, żeby wytwarzać gnój, a to też by było fajnie tak sobie pojeździć, poładować tego. Będziemy musieli tura kupić. 98%. To już zapełnimy do końca. Myślę, że zrobimy w ten sposób. I super. 94. Trzeba coś zasuwać szybko. Może dojedzie do końca, także na powrocie zrzucimy mu się. Podjedziemy wyrzucić do silosa. Rzepak raczej pójdzie na sprzedaż większość. Jedyne co, jedna przyczepa się zostanie. No już napełnił. Ale łobuz. No dobra. Ale patrzcie, ile ma jeszcze na górze miejsca. Mógłby wrzucić. A i zaczepiłem. Jakoś tak. Słabo podjechałem. Teraz to słabo wyszło, jak nie wiem co. Trochę w pośpiechu nagrywam to. Powiem wam szczerze. Bardzo dużo pracy. I tak chciałem cośkolwiek nagrać, tak? Żeby cokolwiek było. Staram się, żeby to wyglądało jak najlepiej, ale sami wiecie, jak to bywa najczęściej. Częściej bywa tak, że jak się chce, to i tak być. Myślę, że taki półgodzinny odcinek mniej więcej wyjdzie. Tam 80%. Dwa kombajny to jest przy czym robić. Tak szczerze. No, już wysypuj. Czekajcie, bo to nie ma sensu żadnego. Trzeba tym odjechać i sobie na legalu tutaj cofnąć. Już wiem, jak tutaj zrobię chyba. Zrobimy sobie w ten sposób. Tam będzie kawałek do poprawienia, ale my i tak tutaj będziemy musieli poprawić, bo to pole jest z takiego klina, że ja nie mogę. Tutaj zrzucimy resztę. Będziemy znowu musieli zawieść. No te przyczepy teraz to by się przydały. Od razu mówię, tych nie sprzedam. Będzie fajnie nimi wozić dla świń. Z silosa. Mieliśmy sprawdzić, jakie będzie można kupić. Teraz, ale to... O! Zapełnił! O, tak nagle. Cofnę? Cofnę. Dobra, to my w tym czasie... On niech sypie, niech sobie tam działa. Mogliśmy te 2% w sumie dosypać, te 8% dosypać. Może jeszcze zdążymy, otworzy nam rurę. Hej! Otwieraj! To już byś tutaj skończył, na tym zbiorniku, łobuzie! Dosypuj! Chodź tu! Zasuwamy, nie ma co. Myślę, że tutaj słoma to jednak będzie tak, że... co? Jednak słomę to poza odcinkiem zrobię sobie, bo to jest naprawdę masakra. Jest zbyt dużo tutaj pracy przy tym wszystkim. Przy samym odbieraniu, tak? Ja tutaj nic więcej nie robię. Na razie tutaj sobie się ustawimy jakoś... o, w ten sposób. Tutaj mamy full. Skosi nam to. Jest tutaj 1/3. No, śmiem powątpiewać. Pracownik H. On ma już 80%. Ale jaja. Jedziemy. No tu przy torach. No w sumie mógłbym, ale... Zasuwamy. No to większa przyczepa to by się przydała. Do tego New Holanda.
widzę jedną rzecz. Ale patrzcie, tutaj zapotrzebowanie jest 1210, a tu jest 1195 bez niczego. Jeszcze bliżej wozić. Także to zapotrzebowanie to jest takie... Może być. Okej, cena jest 1200, można sprzedać, ale że ojejku, to jest zapotrzebowanie, to zasuwamy sprzedać, to coś... Nie. Nie tym razem. Strasznie wydajne. A przypominam, że tutaj, na tamtym polu, jest coś takiego, że nie było orane. Także myślę, że jest ok. Fajne jest pole. Tamte małe jeszcze też kupiliśmy, gdzie jest kukurydza. Bardziej ok. Kukurydza nam się przyda do świnków! Myślę, co do świni jeszcze nam będzie potrzebne. Myślę, że na pewno tur. Kupimy go do Fenda. I Fenda już ofiarujemy jako... beczkę. Do wody. Na ten moment chyba wszystko. No tur z łyżko, tak to wiadomo. Słomy będziemy podwozić bezpośrednio, myślę, z samozbierającej. Będziemy najwyżej podrzucać łyżką. No. No i pewnie przyczepę, tak? Chcę od początku kupić przyczepę. Do burzenia. Ewentualnie na początek kupić sobie. Tak bez niczego. Ale z czasem jednak trzeba będzie. Taki must have jednak. Oho. Tutaj akurat fajnie, że wpadłem. Kurde, strasznie dynamicznie tutaj się dzieje u nas. Strasznie, z tym koszeniem. Też chcę jak najwięcej pracy w jak najkrótszym czasie, żeby to wszystko było git, żeby wszystko było dobrze. Tam jeszcze pasaczek. To już sami skosimy, przejedziemy na tamte pole. Fajnie, że już tamte pola są takie proste, że nie muszę z klina. Żeby to pole było gdzieś dalej, to bym się nawet na nim nie zastanawiał. To muszę je kupić, nie ma mowy. Przejeżdżamy. Kurde, te tory to też tak średnio, że przez nie przejeżdżam, ale już dobra. Pracownik i jazda. Tutaj na razie niech stoi. To ma 69%. Się nie zdziwię, jak podjadę. Jak podjadę i na full napełnię już przyczepę. Też myślę, że on to skończy, tak? Tym, co ma. Zrobimy w ten sposób. Ja sobie w tym czasie, zanim on mi te 5% ukosi, zobaczę. A z modów to są przyczepy. 35. Widziałem taką, że kopara opada. 10 tysięcy. 70 tysięcy tą. Ale to już pewnie przesada. Ja też bym tak powiedział. A to nie było, to z modów. To nie z tych. Powiedzcie mi, czy 70 tysięcy to by była przesada, jakbym kupił? Bo ja bym kupił, tak szczerze. Jak nie, to będziemy coś nagrywać. Dobra, jedziemy.
Nie ma czasu na opierdalanie. Nie ma czasu na przestoje. Family friendly content. Nie chcę przeklinać. Z damy względów, tak. Myślę, że oglądają mnie osoby młodsze. Także myślę, że nie warto. To na pewno. Napiszcie tak w ogóle, ile macie lat, tak realnie, co nie? Nie tam, że... Chciałbym wiedzieć. Jak tam wyjdzie, że macie powyżej 18 lat, większość osób nie ogląda, to tam się nie będę czaił, tak? Tutaj już prawie pełno. Podjedziemy. Podjedziemy, niech on wyrzuci i niech... Dalej tam kosi. Ale to akurat, patrzcie, wyjdzie nam, że tutaj, co nie? O, to pewnie ten 80. Że tutaj skosi na ten case, a tamtą działkę skosi na New Holland. Także myślę, że na plus. No, z jednym case'em też sobie nie wyobrażam, co tu by się działo. Tyle pola. No, kupiliśmy przecież tamte dwie działki ostatnio. To by wyszło, ja pierdzielę. To by było coś totalnie... Jakbym chciał to na odcinki kręcić, to myślę, że to by wyszły 3 odcinki. A tutaj cyk. 2 odcinki, jeden będzie z tego. Drugi będzie z koszenia kukurydzy i będzie wszystko w porządeczku. Myślę, nie wiem, czy powinienem tu jechać w sumie. Chociaż zrzucę się i tutaj dopiero zacznę kosić. On już tam pewnie zmieści. Żeby w ten sposób. No i super. W takim wypadku wszystko super. 41% tu 0%. Myślę, że w tym czasie podjedziemy tym. Zrzucimy się. I będziemy tutaj kosić. Wymuszenie? Ha, zdążyłem. Przydałby się tam też nam jeden fast track. To na pewno, jeżeli do tego Fenda przekażę na świnki, no to fast track raczej będzie kupywany, tak? Ale to na razie nie mam pieniążków. Fast track byłby spoko względu takiego, że... Dobra, to się niech sprzedaje, jestem spokojnie. Fast track byłby spoko do transportu. Tutaj jeszcze pozostałości z słonecznika. No, głupie, że tutaj nam tak zrobił, ale okej. Okay. Nieważne. 5000, fajnie. Nie wiem, rurę. Rurę. Wiem, z czego było. Było z... wozu przeładunkowego. 33? 43 było z tego. To jest z jakiegoś dodatku, mi się wydaje. Czy nie? Kurczę, coś było. Coś mi świtało, wczoraj sobie przeglądałem. W końcu zainstalowałem te dodatki. Powiem wam, że popatrzyłem, ile na Steamie kosztuje. I kupiłem wersję pudełkową i powiem wam, że różnica w cenie jest kolosalna. Wersję pudełkową udało mi się wyhaczyć za 9,99, bez śmiania. Serio? Wersję ze wszystkimi dodatkami. Jeżeli na Steamie chciałbym sobie to kupić, to musiałbym wydać, uwaga, 200 zł. Plus jeszcze z pudełka jest taki, że mam co na półkę postawić, tak ładnie wygląda.
No, także ten Steam to nie jest wcale tak kolorowo, jak wszyscy hejtują Epic Game Store, tak teraz. To powiem wam, że nie ma co, bo tam przynajmniej ceny są normalne w miarę. To, że nie ma jakichś tam funkcjonalności takich jak ma Steam, to już inna kwestia, bo, ale nie ma co tam też hejtować, bo to jest w miarę świeża platforma. Jeszcze będzie, spokojnie. Nie to, że ja tam ich bronię czy coś, tak, ale... Spokojnie. 57% to 30. Myślę, że na razie zostawimy. A zbierzemy sobie jeszcze jedno. Akurat będzie tak, co nie? Bo tam zaczęli kosić, mają takie w miarę krótkie. O, tutaj. O, ale będzie kukurydza. O, matuchno. Myślę, że kupię jeden header tylko do New Hollanda. Zdecydowanie tylko do New Hollanda, bo nie będzie mi stać do case'a, chociaż nie wiem, jakie będzie przeznaczenie case'a. Chwilkę. Powiedz mi, case'ie, jesteś wart 160 tysięcy. Okej. Okay. O, wiem, jak będziemy robić. Ale wymyśliłem. Patrzcie. 200 IQ. Cyk. Zbierzemy jeden pasek. Pojedziemy tam. Co? 200 IQ powiedziałem, tak? Właśnie. Przypomnę jeszcze, powiedzcie mi, jak z tymi przyczepami, czy będę mógł kupić, czy nie. Czy taka duża, jak tam była ta z moda 70 tysięcy, to jest okej, czy nie jest okej? Bo nie wiem, czy to przesada, czy nie. Na pewno będę mi się przydała. Bo tych pól będzie tylko i wyłącznie przybywać. I czy będzie to w porządku? Na pewno to dosyć kontrowersyjnie. Jak nie, to po prostu kupimy jakąś tam największą, jaką się da, taką realną, tak? Tam te 70 tysięcy to jest jednak trochę mało realnie. Ja staram się grać realnie, to nie jest full realizm. Ale staram się. Zbierzemy ten pasek, bo mnie będzie denerwował. Jak to zrobimy? Jeżeli tak będziemy w tej stronie to wszystko robić, to będzie... Okej, już wszystko wiem. Sobie sam powiedziałem, sam sobie tak. Fajnie, tak. Wie? Tutaj tak się wsypało. Zbiorę to, bo będzie mnie denerwowało, zobaczycie. Was też pewnie mnie denerwowało. Cyk. Ktoś zapełnił ziarnem. Tu. To nie ty. To ten. Jedziemy do niego. Pewnie już nam zostawi pełną przyczepę. Ale jakie równiusieńkie. Ja powiem wam, że lubię czasami takie paski trochę krzywe. Może niekoniecznie ze słomy, tak do robienia. Ale z trawy tak, jeżeli są wąskie. W sensie nie są grube paski. To lubię, jak są trochę krzywe. Bo wtedy mi tak równomiernie rozpowszechnia po podbieraku i bela fajnie równo się dobija. Nie wiem, jak nie wiedzieliście o tym, sobie spróbujcie kiedyś zrobić takie wąskie, trochę krzywe paski, jak będziecie ten. Bo jak są szerokie, to fajnie, tak. Na szerokość podbieraka, tak? Wiecie, o co chodzi. Zresztą, co ja bym tłumaczył o robocie? My tu gramy, a nie pracujemy. Fajnie tak sobie się oderwać. Trochę śmieszna sytuacja, bo... Jakby górnik grał w Minecrafta, żeby się odprężyć. Chyba trochę więcej niż pół godziny już. Raczej teraz jest około pół godziny. Muszę sobie kupić stoper. Ale już myślę, że już skończymy, nie będziemy fisiować, tak? Skończymy te pola.
Co nam się zostało? Poza odcinkiem tutaj. Pozbieram słomę. Połączę pola. A tutaj. Tam zorze. I tutaj zorze. I super. 100%. Zorzę sobie oba pola. A czekajcie, nie będzie wymagało zaorania już to pole? Jeszcze nie, jeszcze jeden pewnie ten. Po kukurydzy będzie trzeba poorać, tak, to już tam zorzemy, bo czemu? A bo jak już w miarę realnie, to niech będzie realnie, już nie będziemy tak, że. No nie wiem, po kukurydzy to chyba się tak nie da. Chociaż nie wiem, jaki byłby, musiałby być agregat. Czy nawet ten gruberowanie, tak, to nic nie daje. Zorać i koniec. Tu jeszcze pracowałem. O. Podjedziemy sobie pasek jeden. Tak, rzepaku jest dużo mniej. Dużo mniej trzeba odwozić. Chciałbym też dzisiaj sobie podsumować, ile nam tego... O, robimy ten sposób. Gdzie? Chciałbym sobie podsumować, ile my dzisiaj skosiliśmy w ogóle. Tak już na odcinku jeszcze, tak? Żeby to skończyć. Rzepaku tak mało wychodzi, a tutaj pszenicy jest od groma. Trzeba wozić w to i z powrotem, w to i z powrotem. Także mówię, dobrze, że jest ten duży zbiornik w kombajnie, także... Nie jest źle. Też ma ponad, już prawie już 80%, myślę, że to trzeba będzie się pod niego ustawić. No, jakby było multi, to było dużo lepiej. Mało teraz za ten, za słomę. Ile stoi słoma? Zanim on tu podjedzie, to sobie sprawdzimy. Pewnie jest strasznie słaba cena. Tak średnio, powiedzcie, tak średnio. Ale na Progress Plant jest więcej. Dobra, resztę wyłożę na biogazownię. Dobrze mówię? To jest słoma, co nie? I rośnie cena. Dobrze, to ja później to powożę, żeby trochę więcej zebrać, bo to pieniędzy, wiecie o co chodzi. Wiecie o co chodzi. Trochę odbiorę od niego. Będę wszystkiego. Bo on skończy sobie, wtedy odbiorę resztę. Czy że tu akurat będzie co? Będzie cała przyczepa. Albo coś koło tego, tego typu. Akurat fajnie. Wszystko fajnie, dobrze wychodzi. Powiem, bardzo dobrze. Oj, nie wiem, czy na jedno się zmieścimy. O, oj, sorki. Jedziemy po tamtego, bo tamten się nie mieści już. Strasznie mi zależy, żeby tu wszystko pozwozić. Jeszcze w tym odcinku. Ty masz 90%. Nie, tam się nie zmieści do tego. Aj. Oddasz? Okej. Czekasz? Thank you.
Ale to jest machina. Ile to ma metrów, header? 13,7. Wiecie co chodzi, wiecie co znowu pokazuje. 4,2. 13,7. No, no teraz już wszyscy mają około 4 metrów, tak jakieś, czy właśnie polskie, czy jakieś Niemcy, około 4 metrów, od 3,5 do 4,5, tak. To zazwyczaj jest spotykane. Tam ziomek skończył, bardzo dobrze. Bardzo prawidłowo. Postaw się w ten sposób. W następnym sezonie raczej będziemy siali soję. Powiem wam. Bo jeżeli nie uda mi się kupić przyczep, to będzie najlepsze rozwiązanie, jakie może być. Z tego co wiem, soi wychodzi najmniej z hektara. Zresztą tak na jedną kartę stawiać soję. Myślę, że coś innego posiejemy. W podobny sposób sobie podzielimy jakoś, tak? To było w miarę sensownie. Ty skończyłeś? Nie oszukuj. Ja za ciebie skończyłem. Oszukisto mały. Niech tutaj sobie robi. Trzy tym odbierzemy i zobaczymy, ile nam się udało skosić rzepaku. Ej, on nie kosi. Co ja się mam? Ostatnio, nie wiem czy zauważyliście, w odcinku z rąbania. Nie z rąbania, tylko z robienia wiórów. Nie działał mi kontrol. Zepsuł mi się kontrol w klawiaturze. Na szczęście udało mi się zakupić klawiaturkę. Nic specjalnego, ale... No, pierwszy raz teraz na niej jestem. No i tak powiem wam, może być. Jeżeli ktoś był zainteresowany, to jest jakiś tam Asus ROG. Nie mam zielonego pojęcia, jaki model. Jakaś zwykła membranówka, wiecie o co chodzi. Do farminga nie potrzeba jakichś turbo movementów. Tu już skończymy. Sami. Robimy w ten sposób. Otwieramy już rurę. Koniec. W końcu koniec. W końcu koniec. Here. Tak? Na początku myślałem, żeby jednym traktorem jeździć z pola na pole i jakoś to ogarniać. Powiem wam, to by się nie udało. W żadnym wypadku. Kombajn już sobie posprowadzam na podwórko później. Aby zwieść. Fajnie to wygląda. Co nie? Tak w oddali drugi kosi. Sypuje się, tutaj jeden, to drugi. No myślę, że trochę tutaj nam się udało nakosić. Sorry, że taki długi odcinek, ale... Tak wyszło. Tak wyszło. Myślę, że może podzielimy na trzy zbiory teraz. Będziemy po prostu co drugi odcinek kosić, że załóżmy kosze. Robić coś innego. Później kaszę, co inne zboże. Co innego robię. Myślę, że coś tam by się na pewno dało zrobić. Już koniec. Wszystko.
super sprawa. Tamten ziomek wysypał. Odjedziemy tamtym. Im bardziej, że mamy duże traktory, to przyczepy są za małe do tych traktorów. Tak to wygląda. Tamten jeszcze z tamtym pędem jest super. Tamten tak pasuje do tych. Nawet dwie przyczepy szczepione. Jest ok. A do tej chady po 30. Te, po 300 koni. Ten nawet ma ponad 400. Plus. Koniec. Dobra. Ile udało nam się? 83 tysiące prawie. Tutaj mieliśmy, nie wiem, 4 tysiące jakieś już zebrane, także ten. I 45 tysięcy rzepaków. Tutaj cena myślę, że około 2,5 tysiąca. Tak, to by była ok. Także jest ponad 100 tysięcy. A tutaj też myślę, że tak ten. No jeszcze będziemy mieli kukurydzę, tak? Czyli ten sezon zamkniemy, myślę, że około tam 250 tysięcy. Jakbyśmy sprzedali, czyli całkiem nieźle. Dobra, ziomeczki, kończymy. Wy zostawcie lajka, suba. Napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim myślicie. Zostawcie w komentarz, co o tym wszystkim myślicie. Wiecie, ten. Zostawcie łapkę w górę. Kto jest nowy, suba. No, trzymajcie się, cześć.